69-letni suwalczanin kilka miesięcy temu trafił w internecie na reklamę firmy zajmującej się inwestowaniem na giełdzie. Skuszony ofertą wypełnił formularz, podał swój numer telefonu i pełen dobrej wiary rozpoczął współpracę z brokerem, wpłacając na początek 220 euro. Później wykonywał kolejne przelewy na następną inwestycję, na prowizję, na podatek. Był spokojny, bo obserwował swoje zyski na tak zwanym koncie handlowym. Problem pojawił się, gdy postanowił wypłacić swoje pieniądze. Od tego momentu jego internetowy broker przestał odbierać telefony a z wirtualnego konta handlowego nie można było wypłacić środków. Tak pokrótce można streścić historię kolejnego zgłoszonego na policję oszustwa, którego ofiarą padł mieszkaniec naszego miasta. Ta historia to tylko jedna z wielu, z jakimi mają do czynienia policjanci w całej Polsce, informuje rzeczniczka suwalskiej policji dodając, że nie ma tygodnia, by suwalscy mundurowi nie otrzymywali zgłoszeń od oszukanych mieszkańców naszego powiatu. Oszuści sięgają po coraz bardziej perfidne metody, nakłaniają do pozornie niewinnego kliknięcia w przesłane linki, kierujące do fałszywych stron, wyłudzają dane dostępowe do kont bankowych, Każą instalować aplikacje umożliwiające im kradzież oszczędności, nagminnie udają osoby, którymi nie są. Zaledwie parę dni temu mieszkanka Raczek, chcąca sprzedać sukienkę na jednej z platform handlowych, Wysłała potencjalnej klientce wypełniony formularz, w którym bezkrytycznie podała wszystkie dane dostępowe do swojej bankowości elektronicznej, otwierając tym samym drogę do wyczyszczenia konta. Oszustka oczywiście z okazji skwapliwie skorzystała. Z rachunku zniknęło 6 tysięcy złotych. Policjanci nieustannie apelują o daleko posuniętą ostrożność i rozsądek, ale apele te. Idą w niepamięć, gdy oszuści zaczynają przed przyszłymi ofiarami roztaczać wizje intratnych interesów. Są one faktycznie intratne, ale dla przestępców.